Czy zgodzicie się ze mną, że nie do końca jeden obraz jest wart tysiąca słów? Amen. Gdyby tak było, to wystarczyłoby pokazać krzyż i ludzie by się nawracali. Więc chciałabym powiedzieć, wiem, że jakby gestów proroczych się nie tłumaczy, ale chcę was wpuścić do tego, jak ja przeżyłam to, co się wydarzyło tydzień temu. Przez jakiś czas rozważam sobie tą rozmowę Jezusa i setnika, kiedy setnik mu mówi o tym, że jego sługa cierpi i że trzeba go uzdrowić. A Jezus jest gotowy, żeby to zrobić. Na to on mówi nie. I ja jestem poddany i mam też poddanych. I jak mówię, żeby coś zrobili, to coś robią. I Jezus wtedy powiedział, że w nikim w Izraelu nie znalazł takiej wiary. I ja się zastanawiałam, dlaczego on zaczął od tego, że on jest poddany. Bo władza, jaką mamy, jest wprost proporcjonalna do poddania, jakie jest w naszym życiu. I kiedy pojawiła się we mnie taka przemożna chęć, żeby dać się ostrzec Kościołowi, to wiedziałam, że ja chcę to zrobić na spotkaniu z naszego zespołu. Na spotkaniu ludzi, którzy w realny sposób i w ogóle poddać się tym ludziom, którzy w realny sposób uznali się poddanymi apostolskiemu i proroczemu urzędowi. Którzy w realny sposób nie są tylko w szeregu jako ruszające się zęby, ale są osadzeni i zakorzenieni. I kiedy tutaj byłam i klęczałam, przeżywałam wielkość ludzi. Którzy mnie strzegli. Wielkość każdego, kto właśnie płaci cenę, kto w realny sposób poddaje się liderstwu, kto w realny sposób bierze odpowiedzialność za własne życie, kto w realny sposób zarządza, kto w realny sposób przekazuje to, co dostał, bo nie można niczego przekazać, czego się najpierw nie otrzyma. Kiedy dziewczyny zaczęły klękać i obcinać kosmyki swoich włosów, ja wiedziałam, że to jest przymierze krwi. Ja wiedziałam, że to jest znak braterstwa. Wiecie, kiedyś na początku, jak byłam w tej pierwszej naszej siedzibie, właściwie w drugiej, nie w Czarnym Kocie, ja widziałam taki obraz, jak Norbert i Artur stają przed sobą i stykają się czołami. Obraz przymierza. Obraz braterstwa, który we mnie cały czas jest. Zapadł wtedy we mnie bardzo mocno. Jestem wdzięczna za to, że byłam posłuszna Bogu, że dałam się obciąć tutaj, że zrobiłam ten gest, mimo tego, że miałam sprzeciwy i w ogóle wątpliwości, bo doświadczyłam czegoś takiego. Właśnie czegoś takiego. A kiedy na koniec podeszłam do Norberta i tam w korytarzu i chciałam, żeby on też przyłożył do mnie rękę. On mówi, oszczędzili cię. Czy na pewno chcesz, żebym cię obciął? Ja wiedziałam, że on mnie obetnie do końca. Bo w ogóle wiecie, co mamy? Mamy potężną bryłę. Tu jest sprawca i dokończyciel. Chrystus w ciele. W ogóle rozpoznałam Chrystusa w ciele. Nie inaczej będziesz przecinany, nie inaczej będzie Chrystus w tobie kształtowany, jak przez Chrystusa w ciele. Artur stał się sprawcą, ale Norbert był dokończycielem. I po prostu to, że ja tutaj wylewałam łzy, to nie dlatego, że mi tam włosy obcinaliście. Absolutnie. Każdy z was, kto realnie jest
w systemie liderstwa, kto jest podłączony do życia, które tutaj płynie, macie udział w tym, co się stało. I realnie odczułam, że moja władza, mój autorytet wzrósł. Momentalnie. Amen. Momentalnie. Nie przez gest, tylko przez autentyczne poddanie się i zgodzenie się, żeby życie, które płynie uwolnione przez to, co rozpoczęli Artur i Agata, żeby życie, które płynie przez innych ludzi z naszego zespołu, żeby dotykało mojego życia. Amen. Amen.